Poniedziałek minister środowiska ma przedstawić w Krakowie sposoby walki o czyste powietrze. To rozpocznijmy od samego Krakowa. Powinien ograniczyć Kraków ruch samochodowy. Znaczy inicjatywa ustawodawcza jest konieczna w tej chwili do tego, żeby dać większą możliwość samorządom miastom do decydowania o tym, w jaki sposób są kształtować swój ruch uliczny, sposób ogrzewania, prawda? generalnie jakby wykonanie norm związanych z czystym powietrzem. Dzisiaj w Europie, już od lat zresztą w wielu miastach zabrania się wjazdu do centrów zabrania się wjazdu samochodom, które nie spełniają norm. Tu w Krakowie zresztą ta, ta debata się już przetoczyła w latach 70., bo pan redaktor nie pamięta, ale kiedyś się wjeżdżało samochodami na rynek, prawda? Ja pamiętam takie całe stada samochodów, wtedy z Włoch było bardzo popularne jeżdżenie do Krakowa, które stały pod... Pod jaszczurami. Więc ten, to centrum, żeśmy uwolnili od samochodów, to czemu nie iść dalej, prawda, w jakiś racjonalny sposób? No ale teraz kiedy i pod jakim warunkiem? Bo tak, załóżmy, że będzie tak, jak optymistycznie o tym mówią przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, wiosną pojawi się projekt ustawy w tej sprawie, zostanie przyjęty przed wakacjami. No to co musiałoby się stać w Krakowie no, no, i kiedy można byłoby wprowadzić tego typu obostrzenia? To ja myślę, że to jest perspektywa jakichś dwóch lat. prawda? To znaczy od momentu, od tej rozmowy naszej dzisiaj, prawda? Jeżeli by rzeczywiście na jesieni te przepisy weszły, bo trzeba przygotować przecież i obywateli, i rozwiązania komunikacyjne, takie, żeby nie spowodowały takich utrudnień, że ludzie wyjdą na ulicę w proteście. Mhm. No, ale, no ale właśnie, co? Zmiany w komunikacji miejskiej. Czy, czy no, po, posłowie opozycji mówią tak, no to, to płacajcie do wymiany na nowe samochody? Nie, to, to, są jakieś, to są jakieś bzdury, wie pan. Ja mieszkałem w Paryżu, kiedy 15 lat temu, już tam w, w, w sytuacjach, kiedy przekraczane były normy, był zakaz wyjazdu samochodów. Na ulicy o tam rejestracjach parzystych, prawda? No albo nieparzystych, co drugi dzień była zmiana. No więc to po prostu trzeba przygotować do tego, że Kraków nie jest znowu aż tak ogromnym e, miastem, żeby nie, e, nie musiało się żeby musiało się poruszać wyłącznie autem, prawda? No, trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby ta komunikacja miejska była na tyle przyjazna i żeby ludzie byli zainteresowani jej używaniem i wtedy to będzie łatwiej przyjęte. I rozumiem tak jak w wielu miastach zachodnich. Od nich naklejki, stacja diagnostyczna to wszystko by decydowało, który samochód gdzie może wjechać. No tak, no, ale za tym też powinna iść. Ja ciągle uważam, że, że, że nie należy jeszcze żegnać się z pomysłem metra albo szybkich. O tym się już mówi i projektuje szybkiej kolei aglomeracyjnej, prawda, która by umożliwiała również przemieszczanie się w obszarze Dużego Kraku.